Walentynki obchodzone są niemal na całym świecie w dniu 14 lutego przez osoby zakochane. To komercyjne święto przypisuje się amerykańskiemu pochodzeniu, lecz jego geneza sięga jeszcze czasów rzymskich, gdzie w dniu 15 lutego czczono boga Fauna za sprawą tzw. lupercaliów, czyli święta płodności. W tym czasie kapłani składali w ofierze swojemu bóstwu kozę na znak płodności i psa na znak oczyszczenia. To święto na przestrzeni wieków przybierało różnorakie formy, a dziś dalekie jest od swojego krwawego pierwowzoru. Szeregom spotkań, serdecznym pocałunkom i miłosnym wyznaniom, które uznawane są za tradycyjne w tym dniu, towarzyszy wiele wydarzeń oraz akcji, bez których także i wałbrzyska społeczność nie mogłaby się obejść. W związku ze świętem zakochanych w szkołach pojawiają się specjalne skrzynki, do których można wrzucać listy z miłosnymi wyznaniami. W czwartym liceum ogólnokształcącym w Wałbrzychu, podobnie jak w minionych latach, ruszyła poczta Amora. Akcja walentynkowa odbywa się już kolejny raz, czyli co roku cyklicznie. Jest to pomysł młodzieży i my oczywiście nauczyciele tutaj bardzo chętnie taki pomysł akceptujemy i razem z młodzieżą się bawimy, bo często też i jakieś liściki są przysyłane zabawne i do nas. O zakochanych w tym dniu nie zapominają restauracje i puby, przygotowując specjalne oferty dla swoich klientów. Mamy dla każdej zakochanej pary słodki poczęstunek w postaci deseru pana kota oraz dwóch muzyków, którzy będą umilać czas tym właśnie parom. Tradycyjnie, pomimo chłodów na rzesze walentynkowych klientów, czekają również kwiaciarnie. I proponujemy bukiety z dowozem do domu, gratis dowóz oczywiście, przepiękne czerwone róże, tulipany. Do naszych kompozycji kwiatowych, które panowie kupują panią, dorzucamy gratis serduszko piękne, które się z daleka błyszczy i z daleka mówi kocham cię. Gdy jedni wypisują miłosne wyznania, smakując wyśmienitych potraw, inni stawiają na dobrą zabawę, wybierając się na wszelkiego typu imprezy, jak na przykład ta, która odbyła się w miniony weekend w jednym z wałbrzyskich klubów. Początki były biedne, bardzo biedne. Po 4-5 osób przychodziło w sumie na piwo, tak standardowo. No a kolejne imprezy przynosiły w sumie naprawdę super skutki. Naczelnym sloganem imprezy było hasło We Love Music, z którym w pełni utożsamiali się jego uczestnicy. Kochamy muzykę. Kochamy muzykę, oczywiście. Podczas walentynkowej imprezy zagrało aż 4 DJ. DJ Kaski z Głogowa, DJ M Dan z Lubina, DJ Macias z Wałbrzycha oraz wrocławianin DJ Wave Shock, grający w wielu klubach Polski, autor uznanych płyt, którego znakomite produkcje znane są nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Zanim przyszła pora na rozgrzanie wszystkich zakochanych, Wave Shock nawiązał do swoich najbliższych planów. Na pewno marzeniem na ten rok, takim numer jeden, to jest wydanie albumu, takiego mojego pierwszego, takiej mojej pierwszej poważnej płyty. Już się troszkę do tego zabrałem, mam 4 traki już gotowe. Nie chcę też mówić o, nie chcę obiecywać, że ten album wyjdzie w tym roku, bo to też wszystko zależy od czasu, jaki będę miał, żeby to wszystko ładnie dopracować. Ale to jest chyba moje największe marzenie w tym roku, żeby w końcu pokazać, że jestem nie tylko jakimś tam uznanym remikserem, tylko też potrafię stworzyć dobre własne produkcje, które mam nadzieję się dobrze przyjmą. Podczas chwil pomiędzy kolejnymi muzycznymi setami zebrani dzielili się pomysłami związanymi z uczczeniem walentynek. Romantyczna kolacja przy świecach, droga usłana z róż, łóżko z róż, no i płatki nie wiem. Róż. Dokładnie. O, to samo. Ja oczywiście spędzę walentynki ze swoją drugą połówką, a w jaki sposób to się jeszcze okaże? Natomiast bohaterowie całego wydarzenia zdradzili kto oraz co jest najbliższe ich sercom. Przede wszystkim muzyka, mama i dziewczyna. Oczywiście kocham muzykę. Dziewczyna i mama. Na początku są rodzice. To chyba to jest standard. No a później jest muzyka. A później dopiero szkoła i inne obowiązki. Miejmy nadzieję, że każdy z nas posiada podobny system wartości. Jest to dla nas świadome i w każdych okolicznościach, nie tylko tych walentynkowych, będziemy o tym pamiętać.